Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Paweł Adamarek, jestem jezuitą i także w tym roku postaram się poprowadzić taką analizę. W tym roku przyglądamy się w tygodniu z Ewangelią przypowieści o talentach. Dobrze znamy tą przypowieść. Zachęcam, żeby czy to osobiście, czy w rodzinie sobie dokonać takiej własnej lektury i refleksji, interpretacji tej przypowieści, którą znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 14 do 30. Oto ta przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypowieść ta jest bardzo bogata i ukazuje całą rzeczywistość Królestwa Bożego. Mówi o obdarowaniu, o zaufaniu i mówi także o rozliczeniu sług, którzy otrzymali talenty. I także ta przypowieść ukazuje tą rzeczywistość, która została zapoczątkowana wraz z przyjściem Jezusa na ziemię. Jezus mówi o Królestwie Niebieskim. Zadajmy sobie na początku pytanie, czym jest Królestwo Niebieskie? Pamiętajmy o tym, że całe nauczanie i życie Jezusa było ukazywaniem Królestwa Bożego. Czym jest Królestwo Niebieskie dla Ciebie i jak je rozumiesz? Od tego zacznijmy. Jezus mówi: podobnie też jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, czyli mając udać się w podróż, a więc jest, ale za chwilę go nie będzie i później powróci, przywołał swoje sługi, to są jego słudzy, i tym sługom przekazał im swój majątek. To są ważne wskazania. To ci słudzy są jego i te talenty, które on przekaże, czy jego majątek, do niego należy. On jest panem. Jednemu dał więc 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. I tu jest klucz do zrozumienia, czym są talenty. Talenty mają takie dwa wymiary, każdy talent, zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny, materialny, wiemy z tamtych czasów, że talent to jest mniej więcej 35 kg wagi srebra lub złota, a więc jakaś wartość materialna. Teraz ta wartość materialna powierzona tym sługom
uruchamia w nich pewne umiejętności, pewne zdolności, pewne sprawności, które każdy z nich posiada. I w tekście mamy bardzo ważne wskazanie, że ten człowiek zna swoje sługi i każdemu dał tyle talentów według jego zdolności. A więc talent to dobro materialne, które otrzymują ci słudzy i także te zdolności, które posiadają. I teraz ten pan powierza talenty, ten swój majątek sługom swoim, swój majątek i odjechał, ufając, że teraz ci słudzy ten majątek, który od niego otrzymali, uruchomią swoje zdolności i w ten sposób rozwiną samych siebie i pomnożą majątek tego pana. To jest ważne do zrozumienia, czym są talenty. Talenty są oznaką zaufania, jakie Bóg okazuje każdemu z nas. Ten dar, który otrzymujemy z zewnątrz, uruchamia w nas pewne zdolności, sprawności. I przez uruchamianie tych zdolności, tych sprawności, rozwijamy siebie, pomnażamy dobra, a więc ukazujemy Królestwo Boże, czym ono jest. I teraz mamy za chwilę pokazane trzy perspektywy, co ci słudzy zrobili z tymi talentami, które otrzymali. Ale temu już przyjrzymy się w następnym odcinku. Zechciejmy i my przyjrzeć się, jakie talenty otrzymujemy. Nie lękajmy się uruchamiać tych talentów, a więc poprzez talenty Królestwo Boże się pomnaża, rozwija, jest widzialne, dostrzegalne, a zarazem daje tą przyjemność wzrostu tym, którzy Królestwu Bożemu chcą służyć.